A w naszym cyklu rozmów pytam, co słychać w Radiu Niepokalanów. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie naszego gościa, ojciec Grzegorz Klimczyk, dyrektor Radia Niepokalanów. Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże, pokój i dobro, witam serdecznie. Pokój i dobro. Ojcze, proszę powiedzieć, co słychać w Radiu Niepokalanów i właściwie powinnam zacząć od początku. Jaka jest historia Radia Niepokalanów, jakie były jego początki? Historia Radia Niepokalanów jest bardzo ciekawa, bo jak wiemy, jest to najstarsza rozgłośnia katolicka, założona przez świętego ojca Maksymiliana Kolbe. Początki to już były w roku 1930, kiedy ojciec Maksymilian już myślał o Radio Niepokalanów, będąc na misjach w Japonii. Wysłał pierwszy list 10 września 1930 roku z Japonii do współbraci w Niepokalanowie z zapytaniem, jak tam sprawy radia, jak sprawy koncesji. Czyli widzimy 30 rok, kiedy Polskie Radio Warszawa powstało w 1926 roku. Bardzo szybko Maksymilian chce mieć swoje medium. Wiemy, że w 1927 założył wydawnictwo, gdzie drukowano i drukuje się dalej Rycerz Niepokalanej. Maksymilian chce mieć jeszcze to właśnie medium radio. Kiedy wrócił z Japonii już tak na stałe do Niepokalanowa, kiedy został gwardianem Niepokalanowa, zakłada Radio Niepokalanów, w sensie budynek radiowy, i pierwsza audycja wyemitowana przez Radio Niepokalanów to 8 grudnia 1938 rok. Poprzedziło tą audycję pieśń po górach, dolinach, dżingiel radiowy, który jest do dnia dzisiejszego. Udało się wyemitować tylko dwie audycje z różnych przyczyn. No, podobno były sprawy nieprzychylne, były w rządzie polskim ówczesnym i to radio przestało jak gdyby nadawać. Potem wiemy, wojna, śmierć ojca Maksymiliana i to radio przestało istnieć. Ale jak to mówi Maksymilian, jeśli Niepokalana będzie chciała, to to dzieło będzie istniało. I tak się stało za przyczyną prowincji, starań prowincji naszej, warszawskiej, ówczesnego gwardiana ojca Kazimierza Więcka. Udało się otrzymać koncesję i nastąpiła reaktywacja Radia Niepokalanów 1 marca 1995 roku i tak do dnia dzisiejszego, 26 lat, Radio Niepokalanów nadaje na błękitnej fali. Bardzo podoba mi się to sformułowanie na błękitnej fali, bo to ta dobra fala. Ojcze, a tak, proszę powiedzieć, jak wygląda program radia, z czego Radio Niepokalanów także czerpie? Każdego dnia rozpoczynamy tak na żywo program radiowy 6.50, są godzinki do Matki Bożej. Następnie każdego dnia o godzinie 11 jest transmisja mszy świętej z naszej bazyliki w Niepokalanowie. O godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia z sanktuarium krakowskich Łagiewnik. O godzinie 19.30 każdego dnia jest różaniec na żywo z naszego studia, prowadzony przez braci zakonnych, pracowników radia, ojców, jest przez siostry zakonne pobliskiego Szymanowa i tu miejscowych sióstr na terenie parafii Niepokalanów. I od niedawna, taka ciekawostka i bardzo fajna rzecz, przyjeżdżają do nas rodziny w każdą środę o 19.30, małżeństwa ze swoimi dziećmi i na żywo modlą się różańcem. Oczywiście dzień kończymy o 21.00 apelem jasnogórskim, sanktuarium właśnie z Jasnej Góry. Oprócz tego każdego dnia emitujemy
o 15:30 fragmenty Pisma Świętego, Biblii, od Starego Testamentu aż do końca Nowego. Jest to projekt przewidziany na 2 lata. Oprócz tego jest wiele ciekawych audycji, różnych świadectw, które emitujemy na antenie Radia Niepokalanów. A w jaki sposób Radio Niepokalanów współpracuje z innymi mediami, z innymi rozgłośniami katolickimi, budując taką koalicję mediów? Tak, Radio Niepokalanów jest zrzeszone w Federacji Niezależnych Rozgłośni Katolickich i ta wymiana jest różnych audycji między nami. Współpraca jest bardzo dobra. Ja jestem od niedawna dyrektorem, ponad rok czasu, ale sobie bardzo chwalę spotkania naszych dyrektorów i bardzo chwalę sobie współpracę. Kiedy uczyłem się tego radia, mogłem liczyć na kolegów właśnie z Warszawy, Radia Warszawa, czy Radia Łowicz, Wiktoria. Kiedy nie wiedziałem pewnych spraw, spieszyli mi z pomocą, doradzali, jak to zrobić. Tak więc współpraca jest bardzo owocna z naszymi rozgłośniami związanymi w Federacji. Ta budowa koalicji mediów obywatelskich i wszystkie stacje katolickie łączy jedno, łączy ewangelizacja, a co odróżnia Radio Niepokalanów? Radio Niepokalanów jest rozgłośnią zakonną, niewiele jest w Federacji tych zakonnych rozgłośni, tak więc ten duch taki franciszkański, takiej nie to, że prostoty, ale takiego pokoju i dobra właśnie. Pokój i dobro to przyświeca naszemu ideałowi. Chcemy, jak Maksymilian, jak to mówił ojciec Maksymilian, mogę chodzić w dziurawych butach, połatanym habicie, ale wszystko, co najlepsze dla Niepokalanej. Stąd takie właśnie oddanie, żeby te dzieła nowoczesne, to był wizjoner Maksymilian, to, co najlepsze, aby służyło Matce Najświętszej i tak w takim duchu też właśnie idziemy tej modernizacji naszego radia, ale też w takim duchu właśnie otwartości na potrzeby wszystkich ludzi. Chcemy jak gdyby no każdego, jak to Maksymilian mówił, każdego przyciągnąć do Niepokalanej. On rozdawał medaliki wszystkim, czy to był Żyd, czy to był niewierzący, dawał medaliki, aby Matka Boża nim się opiekowała. I w tym duchu właśnie maryjnym też to, ten profil radia realizujemy. W takim razie dopytam jeszcze o budowanie takiej wspólnoty pomiędzy społecznością lokalną. Czy są audycje, które bezpośrednio dotykają spraw Niepokalanowa bądź Niepokalanowa i okolic? Tak, oczywiście. Mamy swoje audycje odnośnie też klasztoru niepokalanowskiego, w którym się bardzo wiele dzieje, różnych wydarzeń i to emitujemy na żywo, zjazdy różnego rodzaju, które są tutaj pierwsze soboty miesiąca, gdzie przyjeżdża rzesza ludzi z całej Polski, aby się modlić właśnie z Niepokalaną, polecając swoje sprawy, ale też otwarci jesteśmy na współpracę z samorządami i bardzo chwalę współpracę z lokalnymi samorządami, jest ich około 20, gdzie emitujemy specjalne programy, gdzie przybliżamy społeczności lokalnej, tam gdzie jesteśmy słyszalni, sprawy bieżące, to co się dzieje na terenie gminy czy różnych miejscowości, które współpracują z Radiem Niepokalanów. W takim razie dopytam też o słuchaczy Radia Niepokalanów, czy angażują się w budowę Radia Niepokalanów? Tak, tak, oczywiście. Dla mnie wielką radością jest to, że właśnie mamy słuchaczy z całego świata. Kiedy dostałem informacje odnośnie, kto nas słucha, bardzo fajne przychodziły maile od słuchaczki z Burkina Faso na przykład, od słuchaczy z Australii, Wielkiej Brytanii, z Niemiec, no z całego świata, gdzie właśnie polecają naszą rozgłośnię, mówią, że emitujemy taki spokój, że słuchając nas ludzie jakoś tak po prostu wolniej żyją, spokojniej żyją. I teraz bardzo cieszę, że mamy tych słuchaczy na całym świecie i po prostu oni też polecają tą rozgłośnię innym. Ja taką mam teraz też radość, bo w tej chwili taką objazdówkę robię, jak to można powiedzieć, po naszych klasztorach franciszkańskich. Byłem teraz w parafiach franciszkańskich
Byłem w miesiącu listopadzie w Smardzewicach, w Radziejowie Kujawskim i teraz wczoraj w Suwałkach. To jest teren, gdzie nas nie słychać przez falę eteru, ale przez internet oczywiście najbardziej. I ludzie podchodzą, mówią, słuchamy was, rozwijajcie się i wspierają nas i dobrym słowem, i tą ofiarą na rozwój naszej rozgłośni. Ojciec wspomina o tym, że poprzez stronę internetową Radio Niepokalanów jest obecne na całym świecie. A jak wygląda ten promień, do którego Radio Niepokalanów dociera, jeśli chodzi o taki tradycyjny odbiór? Tak, to są dwa nadajniki. Województwo mazowieckie, tak do Wisły mniej więcej nas słychać, i województwo łódzkie. Docieramy do Siera, Zduńska Wola, pod Częstochowę. Ojciec wspominał także o współpracy z innymi rozgłośniami katolickimi, z innymi stacjami radiowymi. Czy są takie audycje, które słychać w Radiu Niepokalanów, a pochodzą, bo zostały wyprodukowane w innych miejscach Polski? Tak, oczywiście. W tej chwili nie pamiętam dokładnie tytułów tych audycji, ale są. Bardzo dużo audycji jest właśnie z Radia Warszawa, dużo audycji jest z Radia Jasna Góra, mamy też Radia Płock, tak więc tych audycji jest bardzo dużo, którymi posiłkujemy się, jak gdyby emitujemy dalej, tak, do innych słuchaczy profilu naszego radia. Bo temu też służy forum i dzielenie się tym, co dobre, i przekazywanie tego dalej w świat. No właśnie, dokładnie w świat, bo stacje radiowe są słyszalne na całym świecie. Ojcze, to jeszcze dopytam o samych pracowników i o to, jak wygląda taki dzień w redakcji Radia Niepokalanów. Zanim powiem odnośnie pracowników, to jeszcze powiem taką maksymę ojca Maksymiliana, który mówił w międzywojniu, jeśli nie będziemy mieli mediów, kościoły będą puste. To są słowa ojca Maksymiliana, które rzeczywiście pokazują wielką moc mediów. On mówił, że można uczynić bardzo wiele zła przez media. Był tego świadom, ale też podkreślał, jeśli będą media w dobrych rękach, możemy uczynić bardzo wiele dobra. I tak się dzieje, tylko trzeba te nasze media katolickie jak najbardziej jeszcze nagłaśniać, aby to pokój, dobro, dobra nowina szła na cały świat. Odnośnie pracowników radia, no to są pracownicy, którzy zajmują się na co dzień emisją, to są pracownicy, którzy pracują w dziale nagraniowym i oczywiście sprawy biurowe, księgowość, sekretariat, który pracuje od rana, aby właśnie te telefony odbierać, maile, by być blisko naszych słuchaczy. Też ojcze, taka, ciekawostka, taka ciekawostka jest to, że każdego dnia przyjmujemy też intencje do koronki czy różańca. Mogą słuchacze zadzwonić do sekretariatu, podać swoją intencję, czy właśnie drogą internetową, mailową, i to każdego dnia te intencje wpisujemy na listę, odczytujemy i modlimy się w tych intencjach do koronki i do różańca. To ja z całego serca życzę, aby tych intencji było jak najwięcej, bo to oznacza, że jak najwięcej słuchaczy Radia Niepokalanów także w to dzieło chce się włączyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Życzę raz jeszcze wszystkiego dobrego. Wielu łask, ojcze. Bardzo dziękuję. Pokój, dobro. Pozdrawiam z Niepokalanowa.